Słuchajcie, ludzie, to dopiero będzie teraz abstrakcja. Od jakiegoś czasu były pojedynki między pierwszą a drugą obsadą, co nie? No pewnie, że tak. A gdyby tak teraz troszeczkę wyjść poza ramę i zrobić pojedynek między pierwszą obsadą a trzecią? No kurde, to dopiero będzie wyzwanie. No już ciekawe, kogo ty tam sobie wymyśliłeś? No już, no już, no już nie możemy się tego doczekać. A więc tak, po lewej stronie z lewego narożnika wyłania się postać, która jest określana mianem szajbuski, ale nie byle jakiej. Bo dość sprytnej szajbuski. Takiej szajbuski, która potrafiła z najgorszych tarapatów wyjść cało i uniknąć konsekwencji. No może poza sezonem trzecim, gdzie to samolot ją zgniótł, ale to się nie liczy. A z prawego narożnika, dziewczynka, która złamała serce chłopczykowi, który widział w niej swoją przyszłą partnerkę, potraktowała go jak gówno, a kiedy miała go wylosować w finowej konkurencji, mało nie zeszła na płacz z żenady i wstydu. Panie i panowie, oto wysportowana Sky, a z lewego narożnika świrnięta Easy. Jeśli chodzi o Sky, no to na pewno nie możemy odjąć jej tego, że jest całkiem wysportowana. Ale sport nie równa się z wygraniem wyzwania. Oczywiście, Skype pokazywała nam również to, jak bardzo słaby ma żołądek, co mogłoby przekreślić jej jakiekolwiek wygranie wyzwania z wpierdzielania czegoś na czas. Tak więc tutaj ona leży i kwiczy. W wyzwaniach sportowych możliwe, że dałaby radę wygrać. Aczkolwiek, jeśli to miało być sport na zasadzie naparzania się w paintbola. To tutaj przykro mi, ale Izzy chcąc nie chcąc by ją porobiła i to z zamkniętymi oczami. Tak więc dochodząc do meritum, kto wygrałby w mojej opinii? Izzy. I nie, nie z sympatii do tej postaci. Tylko no kurde, patrząc na to jak Izzy radziła sobie w sezonach od 1 do 2, w mojej opinii pozamiatałaby taką Sky w Trimiga. A wy? Jak uważacie? Czy Izzy wygrałaby czy raczej nie? Piszcie w sekcji komentarzy wasze opinie na ten otoż temat. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało lub w dół, jeżeli się nie podobało i do następnego razu. Cześć.